Kateches Jerozolimskich. Ochrzczeni w Chrystusie i obleczeni w Chrystusa, otrzymaliście naturę podobną do syna Bożego. Ten, który przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów, uczynił nas podobnymi do uwielbionego ciała Chrystusa. Będąc tedy uczestnikami tego, który jest Chrystusem, czyli pomazańcem Bożym, słusznie i wy zwiecie się Chrystusami. Czyli pomazańcami, i o was Bóg mówi w piśmie: Nie dotykajcie moich pomazańców. Staliście się własnością Chrystusa, ponieważ przyjęliście z nami Ducha Świętego, a to wszystko spełniło się w was poprzez obraz niosący w sobie rzeczywistość Bożą, bo też istotnie staliście się na obraz Chrystusa. On zaś został obmyty w wodach Jordanu i wyszedł z nich udzieliwszy im wonności promieniującego zeńbóstwa. Potem zaś stąpił na Niego substancjalnie Duch Święty i podobny spoczął na podobnym. Tak i wy, gdyście wyszli ze źródła wód świętych, naznaczono was krzyżmem, będącym znakiem tego, którym został namaszczony Chrystus, to jest Ducha Świętego. O Nim powiedział w proroctwie błogosławiony Izajasz, Mówiąc o osobie pana, duch pański nade mną, dlatego mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim. Chrystus nie został namaszczony przez ludzi olejkiem materialnym, ale ojciec namaścił go duchem świętym, ustanawiając go zbawicielem świata, jak mówi święty Piotr, Jezus z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym. O Nim śpiewa Dawid, Tron Twój, o Boże, jest na wieki wieków, berło Twego Królestwa, berło sprawiedliwe. Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość. Dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Ciebie olejem radości hojniej niż Twych towarzyszy. Chrystus został więc namaszczony duchowym olejkiem radości, to jest Duchem Świętym który dlatego jest nazywany Olejkiem Radości, bo jest twórcą duchowego wesela. Wy zaś, namaszczeni olejem, staliście się uczestnikami i towarzyszami Chrystusa. Bacz więc, abyś nie uważał za zwykły i pospolity owego oleju. Jest on święty, nie jest już zwykły ani, jeśli tak wolisz nazwać, pospolity po wypowiedzeniu wezwania, lecz jest darem Chrystusa i Ducha Świętego. Olej ten stał się skuteczny dzięki obecności Bóstwa. Ciało i Twoje zmysły zostają symbolicznie namaszczone olejem, a gdy się nim namaszcza widzialnie ciało, dusza zostaje uświęcona świętym i ożywczym duchem.